Samochody sportowe, samochody usportowione mają dzisiaj naprawdę niełatwy byt, w szczególności przez to, że pojawiła się nowa gama hot SUV-ów. SUV-y, które dostały napęd 4x4, mają więcej prześwitu i nadal są hardkorowe, jeśli chodzi oczywiście o wrażenia z jazdy i emocje, które potrafią nam dać. No tak, ale w szczególności kiedy mamy te sportowe samochody, jak radzą sobie takie oto tradycyjne hot hatche właśnie w takich warunkach zimowych? Zapraszam Was na test Hyundai'a i30N Fastback właśnie w warunkach zimowych. Jedziemy z tematem. Halo, halo, moi drodzy, ale zanim przejdziemy do tego pięknego potwora, jaką jest Enka, nie zapomnij o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki właśnie Waszym subskrypcjom jesteśmy w stanie się rozwijać i pokazywać Wam takie piękne samochody z takim pięknym wydechem. Subskrypcja jest, jedziemy z tematem. Spostrzegawczy widzowie na pewno zauważą to, że Hyundai i30N gościł już na naszym kanale, w szczególności w nietypowym materiale, jaki żeśmy realizowali w lato. Tak, realizowaliśmy już materiał z wersji przedliftingowej, z takim pięknym niebieskim kolorem. Wtedy dla Was realizowaliśmy troszeczkę innego typu materiał, o wiele krótszy, jeśli chodzi o N-kę. Ale mieliśmy już możliwość zapoznania się z tym pięknym i ciekawym właśnie hot hatchem. Ale w tym tygodniu mamy kompletnie inne warunki. Zastała nas zima i mamy najbardziej kuriozalne warunki właśnie do tego, żeby sprawdzać N-kę. Jak sprawdzi się najnowsza N-ka z 8-biegowym automatem i troszeczkę zmienionymi elementami po faceliftingu? Chodźcie, zobaczymy, co się faktycznie zmieniło w N-ce. Jeśli chodzi o zmiany, jakie wprowadził facelifting, no to zmieniono parę stylizacyjnych elementów. W szczególności został zmieniony przód. Przód został bardziej agresywnie narysowany, poprawiono oczywiście parę elementów aerodynamicznych, ale najbardziej chodziło oczywiście o stylizację i odmłodzenie charakteru właśnie, jeśli chodzi o całą gamę i30, bo zwykły i30 nie różni się bardzo mocno stylizacją, jeśli chodzi właśnie o i30N. Jeśli chodzi o facelifting, no to na pewno zmieniły się reflektory. Reflektory, które przywędrowały i o których już Wam opowiadałem, jeśli chodzi o i30 N-Line, pojawiły się także w N-ce. Nowoczesne światła, jeśli chodzi oczywiście o technologię LED-ową, z takim bardzo ładnym bumerangiem, który zamienia się także w kierunkowskaz wtedy, kiedy oczywiście skręcacie w lewo bądź w prawo. Naprawdę ładnie, dobrze świecące reflektory, które potrafią sobie także dosyć dobrze radzić, jeśli chodzi o scenerię nocną. Co prawda nie są to matrycowe światła, są to tradycyjne światła oczywiście w technologii LED-owej. Zostało także zmienione sporo, jeśli chodzi właśnie o przód. Przód został bardziej agresywnie narysowany. Ta mordka zjechała troszeczkę niżej, jest troszeczkę bardziej węższa. Pojawił się o wiele ciekawszy grill, jeśli chodzi oczywiście o tą wersję po liftingu, bo zrezygnowano tu kompletnie z chromów i mamy inny wzór, jeśli chodzi o ten samochód. Pozostały takie charakterystyczne elementy, jak dolna dokładka w formie takiego czerwonego paska. Pozostały także te wloty, które były w poprzedniej N-ce, którą żeśmy oczywiście testowali. To wszystko jest oczywiście w pełni funkcjonalne wloty, które praktycznie doprowadzają powietrze do hamulców oraz oczywiście rozbijają powietrze w stronę nadkoli. Dzięki temu cała stylizacja Hyundai i30N jest bardziej agresywna. Bardziej widać, że ten samochód jednak coś potrafi, a nie jest po prostu zwykłym i30 z silnikiem 1.6, tylko tutaj już mamy naprawdę coś mocniejszego. Kolor w poprzedniej N-ce mieliśmy oczywiście ten charakterystyczny majtkowy kolor niebieski, który naprawdę potrafił się wyróżnić na drodze. Tym razem Hyundai uraczył nas kolorem Shadow Grey, za który musicie dopłacić bagatela 2500 zł, ale wygląda naprawdę zacnie. Koła to także duża zmiana, jeśli chodzi o polifta
W Polifcie zastosowano kompletnie inny wzór felg i naprawdę, szczerze powiedziawszy, jest on o wiele lepszy niż był w przedlifcie. Przedliftowe koła były dosyć mocno zabudowane i dosyć także ciężkie, jeśli chodzi oczywiście o swoją wagę. W nowej wersji poliftingowej przywędrowały tutaj takie dosyć charakterystyczne dla Hot Hatchy właśnie bardzo ładne, otwarte felgi, które naprawdę mogą się podobać w rozmiarze 19 cali. Jest to oczywiście felga, która jest odelżona, ma, jeśli chodzi o swoją masę, także o wiele lepsze parametry względem poprzednika, co także może oczywiście zwiastować lepsze przyspieszenie bądź lepsze hamowanie. Jeśli chodzi o tą felgę, naprawdę ten wzór robi robotę, bo po prostu przez nią widać te piękne tarcze oraz piękny zacisk Brembo, który oczywiście jest zastosowany na przedniej oraz na tylnej osi, oraz te duże hamulce, które naprawdę tutaj w tym samochodzie robią dokrętną po prostu robotę. 235 na 35 profilu. To warto na pewno zwrócić uwagę, że opony w NC jest tyle co nic. To jest naprawdę bardzo cienka opona, jeśli chodzi oczywiście o swoją wysokość, co naprawdę czuć także na zawieszeniu, bo po prostu komfortu na pewno ona nie przysparza, ale wrażenia z jazdy i oczywiście to, że samochód nie pływa na oponie, robi właśnie robotę właśnie tym, że mamy tutaj 35 wysokości. No i tak jak mówiłem, R19. Właśnie to jest raczej największa zmiana, jeśli chodzi o nową N-kę, wzory felg oraz oczywiście te koła. W polifcie nadal nie zmieniły się oczywiście także długości. 4,45 jeśli chodzi o fastbacka, to jest naprawdę dosyć dobra długość, bo po prostu macie bardziej kompaktowy samochód, który jednak jest troszeczkę dłuższy i ma także większą pojemność bagażnika. Na pewno nie zmienił się także rozstaw osi, a także i to pięknie spasowane koła, które naprawdę w N-ce są dobrze zrobione ze względu na to, że po prostu koło jest idealnie praktycznie spasowane, jeśli chodzi o nadkole i co ważne, także ten samochód nadal jest tak posadzony na glebie, tak jak był poprzedni. Nadwozie typu fastback oczywiście wymaga dopłaty prawie 3000 zł, ale szczerze powiedziawszy to jest naprawdę bardzo dobra inwestycja. Zwykły hatchback to oczywiście są pewne uniedogodnienia, jeśli chodzi oczywiście o pojemność bagażnika i tak dalej, i tak dalej. A wersja fastback jest oczywiście większa, jeśli chodzi o pojemność bagażnika. Ale do tego przejdziemy sobie za chwilę. Co się zmieniło? Praktycznie nie zmieniło się nic, nawet nie zmieniły się lampy oczywiście względem przedlifta i polifta. Praktycznie wszystko jest identyczne, 1:1. Nadal mamy pięknie ściętą tylną część, nadal mamy długą i po pierwsze pod nietypowym kątem ustawioną tylną szybę, która nie posiada wycieraczki, co oczywiście jest wadą N-ki, bo niestety w zimę to jest to dosyć tragiczny sposób, bo nie widzicie praktycznie nic. Nadal mamy ten piękny, wyciągnięty Cooper z tym pięknym ducktailem, oczywiście polakierowanym w formie czarnego piano black. Wygląda to po prostu prześlicznie. Oraz ten tył i ten ładny napis piękną czcionką fastback. To potrafi naprawdę zrobić robotę i wyglądać oczywiście przepięknie. Jeśli zejdziemy sobie troszeczkę niżej, to warto zwrócić uwagę na zderzak, który też nie zmienił się względem przedlifta i polifta. Jest to identyczny zderzak, ale zmieniły się pewne szczegóły. W szczególności zmieniły się dwa duże kominy, które były charakterystyczne dla N-ki, bo oczywiście dźwięk wydechu w tym samochodzie to jest coś niesamowitego. Coś, co robi z niego naprawdę charakterystyczną ikonę, jak na dzisiejsze czasy, w silnikach, które potrafią w ogóle nie brzmieć i wydechów, które potrafią nie brzmieć. Tu nie zmieniło się za dużo, zmieniły się raptem końcówki układu wydechowego oraz aktywny tłumik, który jest oczywiście na samym końcu, został zmieniony. I pojawił się także słynny filtr GPF, jeśli chodzi o ten silnik, z zmian właśnie takiego układu wydechowego. No to czas porównać wydechy, czas na przedlifta. Thank you.
Czy to wpływa, czy nie wpływa? Myślę, że przy tym samochodzie tak nie ma zbytnio dużej różnicy, bo ten samochód potrafi dostawać konkretny łomot, więc ten GPF nie będzie Wam kompletnie raczej przeszkadzał. I charakterystyczny element pozostał dla Hyundai'a, czyli ten trójkąt w formie takiego światła niczym z F1. Oczywiście to jest światło przeciwdzielne, ale nie zmienia to faktu, że NK nie zmieniła swojego charakteru, jeśli chodzi o fastbacka, i to bardzo dobrze. A gdzie ta praktyczność? Praktyczność jest w bagażniku tego samochodu. W większości samochody typu hot hatch są dosyć niepraktyczne, jeśli chodzi o wszelakiego rodzaju oczywiście rzeczy związane z rodziną. Wózki, rzeczy, inne rzeczy, które chcecie tutaj powsadzać, to jest ukrapienie. Jeśli chodzi o fastbacka, tu dostajecie 436 litrów, czyli tyle, ile co dostajecie na przykład w bardzo dobrych kompaktach, w kombi, albo na przykład w dosyć dobrych, mniejszych samochodach typu SUV. No i to, co zdradza charakter tego samochodu, to na pewno jest rozpórka kielichów tylnych, która oczywiście zwiększa sztywność nadwozia. Rozpórkę na pewno może lekko uprzykrzać życie, kiedy będziecie chcieli przewieźć troszeczkę większe elementy, bo niestety jest i będzie zabierać lekko przestrzeni. Zabiera tylko 25 litrów, jeśli chodzi oczywiście o pojemność tego bagażnika, ale nie zmienia to faktu, że jeszcze możecie nawet w tym samochodzie przewieźć sobie narty, więc nie będzie tutaj problemu, żeby pojechać Waszą świetną N-ką na zakręty jakieś w górskie Alpy i zabrać także oczywiście narty. To jest właśnie bardzo fajny element fastbacka, za co go bardzo lubię. Po prostu jest praktycznym samochodem typu hot hatch. Tylna część jest. Nawet ze sporą ilością miejsca, ale szczerze powiedziawszy, kompletnie nie interesuje nas to w tego typu samochodzie. Jedynie to, na co zwrócę uwagę, to na pewno miejsce na nogi jest sporo, miejsca nad głową także jest sporo, więc w 4 osoby spokojnie możecie podróżować N-ką. Charakterystycznymi elementami dla hot hatchy na pewno są innego rodzaju fotele. Fotele, które najczęściej mają Was trzymać w zakrętach, mają być lekko sportowe i mają pokazywać to, że ten samochód ma jakikolwiek charakter. I tak samo było w przedlifcie i tak samo jest po lifcie. Samochód, jakim jest i30N, został wyposażony w naprawdę ciekawego rodzaju fotele. W nowej wersji, w poliftowej, możecie wybrać sobie dwa pakiety, Sport albo Luxury. Jeśli chodzi o wersję Sport, macie wtedy naprawdę takie kubełkowe, dosyć mocno fotele, oczywiście z podświetlanym logo N, które jest na środku, więc to możecie sobie wybrać w wersji Sport. My mamy wersję Luxury, jeśli chodzi o naszą wersję testową. Bardzo dobre fotele, bardzo dobre także trzymanie boczne. Zobaczcie, jak niesamowicie są wyprofilowane te fotele, jeśli chodzi o boczki. Boczki, które mają podtrzymywać oczywiście Wasze ciało podczas ostrych zakrętów oraz także barki. Barki, które są także mocniej wyciągnięte po to właśnie, żebyście nie latali podczas ostrych i mocnych zakrętów w tych fotelach. Jeśli chodzi o komfort, macie także wydłużane oczywiście siedzisko w dwóch stopniach. Możecie sobie doregulować po to, żeby Wasze kolana były cały czas podparte oraz pojawiła się także elektryka w tych fotelach, więc macie możliwość regulacji odcinka lędźwiowego góra-dół oraz oczywiście dostosowanie oraz zapisanie dwóch pozycji fotela w Waszej sportowej wyścigowej furze. Serce hot hatcha to jest oczywiście najważniejsze, co jest w tym samochodzie i co także nadaje mu charakter. Charakter, który oczywiście kiedyś były hot hatche bardzo mocno zrobione w taki sposób, że te samochody praktycznie nie wyróżniały się z tłumu, jeśli chodzi o stylizację, a wyróżniały się tym, co było właśnie pod maską. No i od tego tu zaczynamy. Pierwsza wada N-ki to na pewno jest cholernie ciężka maska, w szczególności na przykład porównując to z innymi samochodami, którego już mieliśmy różnego rodzaju, to w niektórych samochodach jest zastosowana aluminiowa maska po to, żeby oczywiście była mniejsza masa. Tu zastosowana jest starego typu, raczej metalowa, ciężka maska, którą po prostu czuć w rękach. Jeśli chodzi o silnik, czyli najważniejsze serce N-ki. N-ka, która ma silnik dwulitrowy, czterocylindrowy, tak zwany TGDI, silnik koreańskiego wyrobu, oczywiście Hyundai i Kia, który jest dosyć znany. Montowany jest w przeróżnych rodzajach samochodu i naprawdę robi robotę. Zaczyna się mocą najczęściej od 220-250 koni, ale w N-ce został podrasowany aż do 280 koni, jeśli wybierzecie wersja Performance, daje Wam 280 koni, 392 Nm, to jest naprawdę konkretne wartości. Silnik dwulitrowy, turbo doładowany. Oczywiście taki sam występował w przedlifcie, w polifcie zmieniło się drobne parę rzeczy. Zmieniło się w szczególności turbo, które zostało zamieniane na większe. Większe, które pozwala jeszcze bardziej dostroić ten silnik, osiągnąć także większą moc. Bo względem poprzedniej N-ki macie 5 koni różnicy mocy, a w trybie NGS nawet 10 koni różnicy mocy, bo tryb NGS jeszcze wyciąga z tego silnika troszeczkę więcej. Zmienione zostało turbo, a także właśnie
przywędrował filtr GPF, tak zwany filtr cząstek stałych dla silników benzynowych. Tak samo jak w dieslu jest DPF, tak samo w tych nowoczesnych benzynach niestety pojawiło się GPF. Silnik dostrojony, silnik dosyć dobry, silnik mało awaryjny, naprawdę dosyć dobry, jeśli chodzi oczywiście o renomę. No i tak jak widzicie, moi drodzy, pomiary 0-100 to jest jedna z większych bolączek, jeśli chodzi o Hyundai'a i30N. Bardzo ciężkie warunki zimowe niestety nie pozwoliły nam zrobić jednak niesamowitych przyspieszeń tym samochodem i dojść do oczywiście takich wyników, jakie deklaruje producent. Ale to nawet jest problem, jeśli chodzi o ten samochód, jeśli chodzi nawet o lato. Nie pomaga tutaj procedura startu, nie pomagają tutaj nawet ustawienia obrotów, specjalne tryby, jednak niestety tutaj walczymy z bardzo dużym wheelhopem, także walczymy niestety z problemami z trakcją, bo jednak niestety zimowe warunki kompletnie tego nie pozwalają wykonać w idealny sposób. I tak jak widzicie, mamy niestety dosyć dużo prób i dosyć dużo zabawy tym samochodem, ale jednak niestety fabrycznego wyniku nie udało nam się kompletnie osiągnąć. 2 litry to także jest dosyć fajna pojemność właśnie jak na takiego hot hatcha. Nie jest to duża moc, 280 koni względem oczywiście rywali to jest dosyć nieduża, bo nowa Civic Type R ma 320 koni. Nowy Focus ST ma prawie 310 koni. Parę takich samochodów jeszcze możemy wymieniać, które mają trochę więcej mocy, ale szczerze powiedziawszy silnik Enki daje o wiele lepsze wrażenie, bo ten moment obrotowy jest o wiele szybciej dostępny oraz ta moc jest bardziej taka elastyczna. To wszystko możecie łączyć sobie z dwoma rodzajami skrzyń biegów. Albo wybieracie tradycję w formie sześciobiegowego manuala, który możecie mieć już w standardzie, albo za dopłatą 9000 zł możecie także wybrać sobie ośmiobiegową skrzynię DCT, która pojawiła się w polifcie i właśnie to jest największy także wyróżnik w wersji poliftingowej. Jeśli chodzi o ten silnik, paliwożerność także jest na dosyć dobrym poziomie, bo trasa, tradycyjna trasa 100 km zrobiona tym samochodem 8,3–8,5 litra. Jeśli chodzi o zabawę tym samochodem, nie przekroczycie najczęściej okolicy 13-14 litrów na 100 km, łącząc to wszystko z pięknym po prostu dźwiękiem wydechu, który jest zamontowany w tej Ence. Jedziemy. Czas na wnętrze Enki. Czy tutaj się coś kompletnie zmieniło? Nie, to nadal jest Hyundai i30, którego znamy już dosyć długi czas, szczerze powiedziawszy, z takich samych po prostu elementów. Ja odpalam dla Was tą piękną bestię. Jezus, jak to dobrze gada. Po prostu zacznijmy sobie od tego, co my tutaj w ogóle mamy, jeśli chodzi o takie elementy charakterystyczne dla Enki, bo wszystkie rzeczy już żeśmy Wam w większości omawiali. To, że deska rozdzielcza tu jest miękka, tu, że jest twardo i że te plastiki są jakie są, ale szczerze powiedziawszy, w tym samochodzie kompletnie mi to nie robi różnicy. Ten samochód dobry jest taki, jaki jest i szczerze powiedziawszy, skupmy się tylko na tych elementach związanych z Enką. Na pewno to jest kierownica. Kierownica, która już przywędrowała oczywiście w pakiecie N-Line, ale tutaj w Ence jest troszeczkę oczywiście jeszcze bardziej hardkorowa, jest troszeczkę grubsza, jest wykonana z bardzo dobrej jakości skóry i co ważne, w zimę jest także podgrzewana, więc to na pewno jest dosyć dobry, charakterystyczny element dla tego samochodu. Przywędrowały także tutaj łopatki. Przed liftingiem nie dało się wybrać skrzyni automatycznej DCT. Teraz w tym momencie mamy taką możliwość, więc przywędrowały tutaj takie plastikowe niestety, ładnie lakierowane w taki aluminium. Bardzo charakterystyczne dwa elementy w formie przycisków Drive Mode oraz flagi N. To są dwa elementy, które zostały tym razem polakierowane na niebiesko, bo w poprzedniku były koloru jednak czarnego. Tutaj wybieramy sobie po prostu oczywiście tryby jazdy od Normal, Sport i Eco oraz oczywiście tu mamy tryb N, czyli tak zwane nastawy fabryczne tego samochodu do jazdy torowej oraz różnica pomiędzy trybem normal a trybem N. 40 km na godzinę jedziemy w trybie normal. No i tak jak widzicie, w miarę jeszcze jest posłusznie, jeśli chodzi o zawieszenie. Włączam tryb N. To jest typowy tryb, oczywiście tylko na tor wyścigowy, a N-ka staje się w nim tak niesamowicie twarda, że wręcz jest to niemożliwe. Jaka jest różnica pomiędzy tymi trybami? Wracamy do normala, bo tu jakakolwiek jest jeszcze do miastka komfort. Wada Enki zimą zaczyna trzeszczeć wnętrze niestety. O
oraz tryb N-Custom, który możemy sobie także konfigurować. Tradycyjne analogowe wskaźniki, ma tradycyjny obrotomierz i tradycyjny prędkościomierz. Coś, co jest dzisiaj mało już naprawdę spotykane, a co robi bardzo dużą robotę. To jest element, który bardzo uwielbiam. Do tego telemetria, którą możecie sobie tutaj wyświetlić. Temperatura oleju, moment obrotowy, ilość barów, jakie dostarcza sprężarka do waszego silnika. To wszystko możecie sobie tutaj oczywiście mieć. Nowym przyciskiem na pewno także na kierownicy jest NGS, czyli tak zwany N-Gear Shift, czyli przycisk, który nam włącza oczywiście możliwość, kiedy jesteśmy w drive'ie, macie możliwość włączenia trybu NGS i wtedy macie 20 sekund na wyprzedzenie wszystkiego, co jest możliwe, oczywiście na drodze, ale o tym sobie porozmawiamy podczas jazdy. Nie zmieniło się kompletnie nic, jeśli chodzi o tutaj o wnętrze, to jest wszystko to samo, co było. Układ klimatyzacji stary, identyczny, taki jaki był, ale charakterystyczny, bo macie jeszcze tradycyjne gałki do sterowania klimatyzacją. Nowością jest na pewno ekran. Ekran 10,25 cala, który przywędrował po liftingu i co ważne, ma nową zakładkę N. I tu się dzieje najwięcej. Możecie skustomować sobie wasz samochód kompletnie. Wtedy, kiedy włączycie tryb N Custom, możecie sobie tutaj wykustomować, czy chcecie mieć silnik na pełni. Czy chcecie mieć na przykład skrzynię biegów bardziej charakterystycznie skopiącą, mniej kopiącą? Czy chcecie mieć ESP wyłączone w 100% czy nie? Czy dźwięk wydechu ma być bardzo głośny, czy jednak mniej głośny? To wszystko możecie sobie konfigurować. Bardzo ładnie ta mapa wygląda i jest także przydatna, bo możecie sobie customizować ten samochód pod siebie. Z ciekawych elementów macie także wszystkiego rodzaju statystyki. Przeciążenie G, moc sprężarki, ilość generowanych barów, moment obrotowy, prędkość. To wszystko jest tutaj zapisywane niczym w czarnej skrzynce, ale pozwala Wam także kontrolować ten samochód oraz kontrolować swoje wyczyny na torze, bo macie także możliwość mierzenia czasu przyspieszenia do 100 km na godzinę oraz włączenia na przykład czasu w formie lap timera na okrążeniach na track dayu. Do tego opcje wydajności, którym włączacie sobie takie rzeczy jak kontrola startu, czyli tak zwany launch control, przy ilu także ma tysiącach ma zmieniany być bieg na kolejny oraz parę jeszcze elementów związanych z N-Power Shift czy N-Track Sense. To są oczywiście ustawienia w pełni sportowe dla tego samochodu. I to jest praktycznie tyle, jeśli chodzi o N-kę, jeśli chodzi o wnętrze. Myślę, że przejdziemy sobie do jazdy i tam więcej Wam opowiem. Czas trochę pojeździć, moi drodzy, jeśli chodzi o N-kę. A N-ka, szczerze powiedziawszy, jest typowym hot hatchem, który, szczerze powiedziawszy, ma ochotę jeździć. Ma ochotę Wam sprawiać wrażenia z jazdy i dostarczać tych emocji. W szczególności, jak wciśniecie tą flagę. Flaga, która nagle trafia i zmienia ten samochód niesamowicie mocno charakterem. Nagle otwiera się wydech, nagle otwiera się także zawieszenie. Zawieszenie, które staje się niesamowicie twarde. Układ kierowniczy, który nagle zaczyna być niesamowicie bardzo mocno precyzyjny. I to właśnie od niego może zacznijmy. Układ kierowniczy, który jest naprawdę bardzo, bardzo precyzyjny. Dwa obroty od skraju do skraju daje to, że po prostu mamy bardzo dobre wrażenia, jeśli chodzi o zakręty. Wszystkie możliwe zakręty są przekonywane i pokonywane niesamowicie precyzyjnie. Oczywiście jest to rola także zawieszenia, której jest także tutaj o zmiennej charakterystyce i o zmiennej tłumości. Macie tutaj oczywiście zawieszenie, które jest w stanie być naprawdę w różnych stopniach. W trybie normal jest normalne i jesteście w stanie przejechać większość nierówności w miarę jeszcze komfortowo, ale w trybie N zaczyna robić się niesamowicie po prostu twarde. Niesamowicie twarde jak taczka, ale dzięki temu macie po prostu możliwość korzystania z tego samochodu. Korzystania w takiej właśnie formie. Naciskacie pedał przyspieszenia, a to zawieszenie robi niesamowitą robotę, bo jesteście w stanie utrzymać się na drodze właśnie z tym 280 koni, które macie na przedniej osi i które chce naprawdę wyrywać tą kierownicę. Wyrywać oraz po prostu pruć do przodu. Coś niesamowitego, układ kierowniczy jest po prostu prześwietny, jest bardzo charakterystyczny, jędrny, a także po prostu macie tą precyzję. Zawieszenie jest bardzo sztywne, ale szczerze powiedziawszy takie powinno także być. Powinno takie być ze względu na to, że chcecie pokonywać zakręty szybciej, coraz lepiej, a także ten samochód jest już zestrojony na tor. Wjeżdżacie na tor, włączacie tryb N lub N Custom i customizujecie sobie ten tryb i cieszycie się tym samochodem, że on faktycznie jest taki jak jest i że nie uznaje lekko kompromisów. I tak samo mało kompromisowy jest silnik. Silnik, który szczerze powiedziawszy cały czas jest w gotowości. Wystarczy, że zredukujecie i macie po prostu niesamowitego łupnia. Łupnia, który ten silnik potrafi dostarczyć, to jest coś po prostu niewyobrażalnego.
280 koni i trakcja, która jest. Trakcja, dzięki której naprawdę możecie robić tutaj niesamowite rzeczy, i szpera, która znajduje się na przedniej osi, pozwala Wam wciągać się w te zakręty. Szpera pozwala Wam nie wyjeżdżać przodem z tych zakrętów, tylko po prostu wykonywać polecenia kierowcy natychmiast. I to jest wręcz niesamowite w tym samochodzie. Teraz mamy lekką partię zakrętów. Ja po prostu zredukuję sobie za dwa biegi, tak żeby być przygotowanym, ale zobaczcie, bieg przygotowany, zakręt, i po prostu ten samochód słucha się niesamowicie kierownicy oraz niesamowicie się słucha także pedałów oraz tego, co kierowca od niego wymaga. Pokonuje po prostu niczym przecinak te po prostu zakręty. Coś niesamowitego. Silnik, który ma pokłady mocy 5,4 sekundy do pierwszej setki, nie jest łatwe do uzyskania. Nawet w trybie launch control jest to bardzo ciężkie do uzyskania ze względu na to, że to jest ośka. Wpada w wheel hop i dosyć szybko ma tak zwanego wheel spina. I gdzieś po prostu ta moc lekko ucieka. Ale nie zmienia to faktu, że macie tryb NGS. NGS, który pozwala Wam jednym przyciskiem po prostu zredukować dwa biegi i być gotowym do tego, żeby wyprzedzić ze trzy tiry i po prostu zasuwać dalej. Do tego te strzały z wydechu. Wydech w ręce to jest coś, czego nie mają inni producenci. Oczywiście są samochody, które podobnie brzmią, na przykład Megane RS, nowy Ford Focus ST też dosyć dobrze brzmi, ale NK brzmi najlepiej. Po prostu chyba ze wszystkich. Tu nie ma kompromisów. Nie wiem, jakim cudem ten samochód wyjechał z fabryki, spełniając normy emisji spalin i emisji dźwięków w szczególności, ale po prostu odsuwacie nogę z pedału przyspieszenia i po prostu słyszycie, jak to niedopalone paliwo trafia do układu wydechowego, cofnięcie zapłonu i po chwili karabin po prostu maszynowy, który strzela na zawołanie. Coś niesamowitego. Do tego shift lighty, które macie tutaj na układzie oczywiście zegarów, i pokazują Wam, kiedy zmienić ten bieg. I skrzynia biegów, która jest niesamowicie dobrym kompanem tego silnika. Silnika, który, szczerze powiedziawszy, myślałem, że tylko będzie idealnym silnikiem wtedy, kiedy będzie połączony z manualną skrzynią biegów. Ale okazuje się, że nowy automat 8-biegowy DCT robi tak dobrą robotę, że, szczerze powiedziawszy, dawno tak dobrym automatem nie jeździłem. Kiedyś DSG było takim królem. Teraz, szczerze powiedziawszy, Hyundai postanowił naprawdę ostro pozamiatać tą właśnie skrzynią. Jest przygotowany ten samochód na to. Niesamowicie dobrze jest na to po prostu przygotowany. A tak jak teraz widzicie, tryb N i jego sztywność. Po prostu nie ma żadnych kompromisów. Włączymy tryb normal, jesteśmy w stanie w miarę przejechać tą drogę, w miarę jeszcze normalnie, z jakimś sensownym komfortem. Więc w takiej formie. Skrzynia reaguje też także niesamowicie, także na łopatki jest przygotowana. Tryb NGS także przygotowuje tą skrzynię i zrzuca dwa biegi tak, żeby była oczywiście przygotowana do możliwego każdego sprintu. Ale po prostu ten samochód z tą skrzynią robi jeszcze lepszą robotę chyba niż robił z manualem. I to jest właśnie w nim także niesamowite. Wracając tak trochę już bardziej do normalnych realiów i włączając tryb normal, żeby Was nie wytrzęsło strasznie, porozmawiajmy sobie może troszeczkę o spalaniu, bo w końcu hot hatch ma być w miarę uniwersalny. W miarę uniwersalny także jest. 8,5 litra, jeśli chodzi o trasę, taką 100-140 km na godzinę, nawet troszeczkę więcej czasem, jesteście w stanie 8,5-8,6 maksymalnie zamknąć się w trasie, więc wypad na narty nie będzie strasznie kosztowny i nie będzie przerażający dla Waszego portfela. A jeśli chcecie się tym samochodem pobawić na torze, pobawić się troszeczkę w mieście, poza artylerią miejską, do czego też zachęcam, troszeczkę poza bardziej artylerią miejską sobie poprzyspieszać, no to kończy się wynikiem 13 litrów. Maksymalnie 13-14 litrów na 100. To nie są duże wartości jak na samochód, który ma 2 litry, 280 koni i zachęca Was do tego, żeby po prostu tym samochodem nacisnąć ten tryb NGS i przyspieszyć, bo macie taką możliwość. A drugie to, że połowę paliwa spalicie oczywiście w Waszym wydechu, pokazując Waszym znajomym, co Wasza NK potrafi, jeśli chodzi właśnie o wydech. Coś niesamowitego. Ten samochód to jest samochód, który naprawdę bardzo kocham. Uwielbiam wręcz to, jak on jeździ, jak on brzmi, bo dzisiejsze samochody nie brzmią, a ten po prostu jest kompletnym odwróceniem wszystkiego, co możliwe.
emocjonujące wrażenia z jazdy, emocjonujący cały tydzień z tym samochodem, oczywiście także parę baków paliwa później oraz hektolitry paliwa, które zostały wlane w wydech naszego i30N po to, żeby strzelał niczym AK-47, co naprawdę bardzo, bardzo dobrze mu się udaje. Ten samochód także ma mnóstwo charakteru i mnóstwo emocji, potrafi także dostarczyć właśnie kierowcy, który jest jego posiadaczem. Ale co jeśli chodzi o ceny? No bo w końcu hot hatche także mocno podrożały, jeśli chodzi o całą stawkę. Kiedyś Hyundai i30N w wersji fastback byliście w stanie zakupić za okolice 150 tysięcy zł, nawet jeszcze łącząc to z jakiejś formy rabatem. Teraz w tym momencie niestety samochody dosyć mocno podrożały i tak samo N-ka dosyć mocno podrożała, bo najtańszą N-kę, jeśli chodzi o tą moc, czyli wersję performance, jesteście w stanie zakupić za 187 tysięcy złotych i jest to wersja hatchback. Jeśli chodzi o wersję fastback, czyli troszeczkę bardziej praktyczną, z większym pojemności bagażnikiem oraz właśnie bardzo tą podobną bryłą i tą inną bryłą z tyłu, musicie już przygotować okolice 190 tysięcy złotych. Taka wersja jak nasza, czyli z tym pakietem oczywiście Shadow Grey oraz oczywiście także pakietem Luxury, już wchodzi na pułap prawie 200 tysięcy złotych i to nie jest, szczerze powiedziawszy, dużo, bo za te pieniądze praktycznie nie kupicie jeszcze Golfa GTI, bo musicie dołożyć. Kupicie już w podobnych pieniądzach Megane RS, która jest bardzo podobna i bardzo także dobrze brzmi, ale praktycznie na tym powoli się zaczyna kończyć. Hyundai i30N, samochód, który ma naprawdę charakter, samochód, który potrafi dostarczyć mnóstwo emocji, w szczególności tych dźwiękowych. Dzisiaj niestety samochody dosyć mocno tracą ten charakter, w szczególności właśnie dźwiękowych, ale Hyundai pokazuje tym samochodem, że jednak faktycznie się da zrobić samochód, który pięknie burczy, który pięknie bulgocze, a także i strzela z wydechu po prostu jak porypany. Niemożliwe jest to, co potrafi dostarczyć taka przednionapędowa wersja, jeśli chodzi właśnie o i30N, po prostu jest dużo wrażeń. Każdy zakręt, szpera, do tego moc, do tego po prostu skrzynia biegów, która, szczerze powiedziawszy, w tej nowej wersji działa naprawdę fenomenalnie. Manual, który był już w przedlifcie, działał bardzo, bardzo dobrze, ale szczerze powiedziawszy, to co zrobili inżynierowie, jeśli chodzi oczywiście o skrzynię 8-biegową DCT, szacunek, naprawdę coś niesamowitego. Samochód, który jest bardzo dobrze skalkulowany ceną oraz po prostu daje to, czego konkurencja nie jest w stanie zbytnio dać. Bo samochód, który jest przygotowany do tego, żeby jednak mieć możliwość pojeżdżenia po mieście, ale także kiedy włączycie tryb N, po prostu wciągacie się na tor, jeździcie po trackdayach, upalacie ten samochód i cieszycie się z niego, bo po prostu daje niesamowicie dużo za sensowne naprawdę pieniądze. Moi drodzy, koniec materiału, dziękuję Wam serdecznie oczywiście za obejrzenie, ale zachęcam także Was do subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Waszym subskrypcjom jesteśmy w stanie się rozwijać i pokazywać Wam takie niesamowite samochody właśnie jak i30N. A ja serdecznie Wam dziękuję oczywiście za subskrypcję i co? Zostawiam Was z pięknym dźwiękiem N.